czy ten piękny miś to koks, czy nie wypał. Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że Twój dzień jest tak dobry, jak dobry będzie ten odcinek. Mój dzień był dobry, ale będzie jeszcze lepszy, gdy zostawisz łapkę w górę. No i subika, jeśli jeszcze tego nie robisz. Trochę pupili zostało nam do omówienia, ale z tym tempem, zanim wyjdą nowe, to spokojnie, każdy pupil doczeka się filmu. Dziś przyjrzymy się pasiastemu niedźwiedziowi. Może nie jest to najciekawszy wybór, a przynajmniej wielu tak myśli, ale może ma coś, co sprawia, że jest OP, tylko ludzie o tym nie wiedzą. Dziś się o tym przekonamy. Zacznijmy od początku. Dla kogo jest to pupil? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zerknijmy w jego talent i zobaczmy, co on robi. Po pierwsze, jest to umiejętność pasywna, ale jest skorelowana z wpadaniem w szał bohatera. Legion, który zostanie uleczony dzięki umiejętności bohatera, za każdym razem zyskuje wigor, premię do PZ na 5 sekund. Każde 100 punktów współczynnika uzdrawiania zwiększa efekt wigoru o... Na maksymalnej sile to może być pewnie z 2,5%, więc przyjmiemy, że będzie to 2,5%. Także dostajemy 2,5% premii do HP za każde 100 współczynnika uzdrawiania. Myślę, że tego bohatera wszyscy dobrze znają. Jest dostępny od pierwszego sezonu, nasz kochany Garwood. Jego współczynnik uzdrawiania jest najwyższy w grze. 1200 bez przebudzenia. Na przebudzeniu ten współczynnik wzrasta do 1400. 2,5% razy 14, bo za każdą stówkę dostajemy 2,5%, daje nam bonus do HP o wysokości 35% na 5 sekund. Mówcie co chcecie, ale ten bonus jest naprawdę przepotężny. Najważniejsza statystyka, podbita o 35%, to tak jakbyście mieli ponad połowę artefaktu na swoim legionie. Naprawdę ta umiejętność i ogólnie ten pupil wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo mocny. Jest jeden czynnik, który sprawia, że jest słaby, ale o tym powiem już po omówieniu buildu, dlatego przejdźmy do drugiej umiejętności w buildzie. Twarda przyjaźń. Gdy przyjaźń zapewnia Twojemu legionowi wigor, odnosi on również o 30. Być może to będzie 33% mniej obrażeń od umiejętności pupila. Zależy od odporności. Ta umiejętność wydaje mi się, że jest late game'owa. Gdy te pupile będą na 3 gwiazdkach, wtedy twarda przyjaźń naprawdę może się przydać dla tanka. Ale we wczesnym etapie gry raczej te pupile nie zadają zbyt dużych obrażeń, dlatego zmniejszanie tych obrażeń trochę nie ma sensu, ale tak jak mówię, ta umiejętność jest inwestycją w przyszłość. Trzecią umiejętnością, której się przyjrzymy, będzie wytrzymała przyjaźń. Zwiększa czas trwania efektu wigoru wynikającego z przyjaźni. Każde 98 punktów zręczności wydłuża czas trwania o 1 sekundę. Pasiasty niedźwiedź może tej zręczności mieć 300, siły może mieć 320, a odporności może mieć 350. Możemy wydłużyć czas przyjaźni o dodatkowe 3 sekundy przy wysokim atrybucie, więc ten bonus do PZ o wysokości 35% będziemy mieli praktycznie przez całą walkę po pierwszej aktywacji leczenia Garwooda. Naprawdę przecudowna umiejętność. Jak możecie zauważyć, tę ikonkę oznacza to, że jest to umiejętność sezonowa, którą możemy nabyć na koniec sezonu, ale czy warto, o tym powiemy sobie w późniejszej części materiału. Idąc dalej w build, no będą to normalne, klasyczne umiejętności dla piechoty, czyli kontruderzenie, dzikie kontruderzenie, które ma 100% szansy na zadanie obrażeń podczas kontruderzenia. Oczywiście możemy w przypadku tego pupila dać twarde kontruderzenie. Podczas przeprowadzania kontruderzenia mamy 100% szans na zyskanie kumulacji efektu twardy pupil. Maksymalna liczba kumulacji to 5. Możemy zmniejszyć obrażenia od umiejętności pupili o 25% za pomocą tej umiejętności. Za pomocą twardej przyjaźni możemy te obrażenia zmniejszyć o ponad 30%. Połączenie tych dwóch umiejętności sprawi, że zmniejszymy obrażenia od pupili o blisko 60%, więc są to naprawdę potężne procenty, ale są to bardzo late game'owe umiejętności, tak bym powiedział. Największą wartość z tych umiejętności będziemy mieli, gdy te wszystkie pupile będą już
naprawdę potężnie zbudowane, ale gdy zaczniecie budować tego pupila od pierwszego sezonu, zanim go zbudujecie, same umiejętności też są dosyć łatwe do pozyskania. Jak widzicie ikonkę giełdy, to znaczy, że możemy kupić te umiejętności na giełdzie, więc bezproblemowo możemy nabyć te umiejętności. Jedynie możemy mieć problemy z przyjaźnią, czyli z naszym talentem, z dzikim kontruderzeniem oraz z umiejętnością krew za krew. A skoro jesteśmy przy tej umiejętności, to ta umiejętność w połączeniu z kontruderzeniem podniesie nasz wskaźnik krytyczny o 10%, więc będziemy mieli 10% szans na zadanie obrażeń krytycznych z kontrataków. Taka spoko przyjemna statystyka. Oczywiście z boku macie na żółtym tle umiejętności, które możecie zamienić sobie za jakieś inne, na przykład za kontruderzenie i krew za krew. Oczywiście krótki włos lub bariera ziemi, czyli premia do obrony. Te umiejętności musiałyby być wrzucone zamiast jakichś umiejętności, które są pod odporność. Moim zdaniem ten build, który tutaj widzicie, czyli umiejętności na zielonym tle, wygląda to dosyć solidnie i tak bym to zostawił. Poza tym sam build też jest dosyć łatwy do zrobienia. Tutaj widzicie ikonki giełdy. Sporo z tych umiejętności możecie po prostu kupić na giełdzie. Jedynie problem możecie mieć wymaksować na 3 gwiazdki talent, dzikie kontruderzenie oraz krew za krew. Ale gdy uda wam się wymaksować talent, który jest stosunkowo łatwo wymaksować, wystarczy łapać odpowiedniego peta, to sam misiek, mając 3-gwiazdkowy talent i resztę umiejętności na 3 gwiazdkach, które możemy kupić, oraz wytrzymałą przyjaźń na 3 gwiazdkach, dzikie kontruderzenie oraz krew za krew 2-gwiazdkowe, taki bolid będzie naprawdę, naprawdę solidny. Ale oczywiście możecie spróbować sobie zbudować tego pupila bardziej pod Legion. Tutaj pozbyliśmy się twardej przyjaźni oraz twardego kontruderzenia, chociaż uważam, że te umiejętności mogą być naprawdę mocne, szczególnie w późnej fazie gry. Tak we wcześniej fazie gry możemy sobie dać większą obronę. Będzie to około 4% do statystyki obrony. Możemy ograniczać atak wrogiego Legionu również o 4%. No, możecie wyrzucić kontruderzenie oraz krew za krew, dodać sobie maniakalną potęgę oraz solidny korpus. Kolejne, łącznie 8% do statystyk. Na pewno można próbować coś takiego, ale ja polecam zbudować tego pupila już pod ten late game, żeby mieć go z głowy. Co do samego peta, powiedziałbym, że jest bardzo mocny. Wyobraźcie sobie pupila, który zwiększa wasz atak o 35% na całą walkę, a ten pupil zwiększa HP. Przypominam, że HP w ogólnym rozrachunku jest najważniejszą statystyką w grze. Niestety minusem tego pupila jest bohater, z którym dobrze działa, czyli nasz stary dobry znajomy Garud. Sam Garud jest specyficzny, jak doskonale wiecie. On nie zada wielkich obrażeń, on po prostu będzie stał i tankował. I w tym naprawdę nie ma sobie równych. Niestety na open fieldzie takie stanie i po prostu tankowanie obrażeń nie sprawdza się najlepiej. Rzadko zdarza się taki scenariusz, że postawienie muru w postaci czystych tanków, a za nimi ustawienie DPS-ów to dobra taktyka. Na koniec dnia liczy się to, kto komu wysłał więcej wojska do szpitala, aniżeli to, kto dłużej postał na polu walki. W tej grze nawet zasługi same w sobie się nie liczą, liczy się tylko to, żeby przeciwnik nie miał czym walczyć. A żeby to zrobić, mamy dwa sposoby. Pierwszy to uderzenie w wojsko i wysłanie wrogiego wojska do szpitala. Drugi sposób to uderzenie w staminę. Jesteśmy na takim etapie w grze, że ludziom prędzej kończą się jednostki niż stamina, której z sezonu na sezon jest coraz więcej. Dlatego musimy się skupić na wysłaniu wojska do szpitala. Garud zbyt wiele jednostek do szpitala nie wyśle. Chyba że mowa o naszych jednostkach, tutaj się zgodzę. Dobra, bo ten film przerodził się w roast Garuda, a jest to film o pasiastym. A w dużym skrócie, pasiasty jest naprawdę mocnym pupilem. 35% do HP to jest naprawdę potężny bonus. Niestety jego bohater, z którym działa, nie jest najlepszy. To jest identyczny case, co w przypadku bohaterów od kawalerii. Sami bohaterowie od kawalerii są mocni, ale kawaleria jaka jest, każdy wie. Jest równie sytuacyjna co Garud. Takim delikatnym akcentem zakończę ten film. Mam nadzieję, że komuś coś rozjaśnił. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.